Witam Państwa w dzisiejszym magazynie sportów amatorskich. Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon w Koszańskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki. Nowy sezon w Koszańskiej Lidze Amatorskiej Koszykówki przed nami. No właśnie, w zasadzie od czego zaczynacie? Na początek spotkanie organizacyjne, pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 12 września o godzinie 18 w sali A Urzędu Miejskiego. To jest tam piwnicy Urzędu Miejskiego. Mam nadzieję, zapraszam tu wszystkich serdecznie i wszystkie zespoły, które już występowały i nowe zespoły, które chciałyby się zgłosić. Jest to bardzo ważne spotkanie, ponieważ na tym spotkaniu zorientujemy się, jaka jest liczba zainteresowanych drużyn, które chciałyby wystartować w kolejnej 37. edycji Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Czy to spotkanie to będzie pod hasłem tworzymy nowy regulamin, tworzymy nowe pomysły, czy już będziecie przedstawiać własne pomysły na nowy sezon? I jeszcze jedna kwestia dotycząca zespołów. Czy trzeba być na tym spotkaniu, żeby zgłosić swój zespół do ligi? Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, czy też te, które będziemy poruszać na zebraniu, to przede wszystkim przedstawimy już nowy regulamin, który został opracowany przez zarząd stowarzyszenia. Ten regulamin jest już do przeczytania, ewentualnie do pobrania z naszej strony internetowej www.kalk-koszalin.pl i tam wszystkich odsyłam, którzy chcieliby się z nim zapoznać. Również jest już dostępny na tej stronie druk formularza zgłoszeniowego. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ jest w zmienionej formie przedstawiony i należy ten druk pobrać, wypełnić i dostarczyć w formie pisemnej, że tak powiem, do organizatora, czyli do nas. Można zgłosić internetowo również przez drogą internetową na naszego maila, który również na stronie internetowej jest dostępny. Natomiast i tak obowiązkiem każdego uczestnika będzie przedstawienie tego formularza zgłoszeniowego bezpośrednio do nas. Na tym spotkaniu ewentualne sprawy, które będziemy omawiali, których na dzisiaj jeszcze trudno przewidzieć, to jest system rozgrywek, ponieważ będzie on uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Jakieś nowości, jakieś pomysły, jakieś zmiany na najbliższy sezon? Myślę, że przede wszystkim będziemy chcieli poza ekstraklasą te niższe ligi, czyli pierwszą i te drugie pozostałe, które były tam w kilku punktach rozdrobnione, jakby zawęzić, czy też poszerzyć te ligi i żeby było ich mniej, ale w każdej po prostu więcej drużyn. Oczywiście też ta formuła będzie zależna od ilości zgłoszonych zespołów. Liczymy niezawodnie, że to od 40, tak jak co roku się zgłosi tych zespołów. I wówczas nastąpi podział na te ligi i zaproponowane zostaną przez zarząd tutaj kwestie ustalenia zespołów w jakich ligach. Wyjątkiem jest ekstraklasa, jest to najwyższy poziom rozgrywkowy. Tutaj sztywno się trzymamy 8-drużynowego składu. I tutaj prawo gry uzyskały drużyny, które awansowały lub też w zależności od tego, które z tych drużyn w jakiej formie się zgłoszą, będą miały możliwość rozegrania jeszcze barażu. To też będzie zależało od ilości zgłoszeń. Tych meczów w mniejszych ligach będzie troszeczkę więcej, ale druga kwestia, czy sprawdzony pomysł, czyli Puchar Ligi będzie kontynuowany? Jak najbardziej. Puchar Ligi również na tym formularzu zgłoszeniowym jest informacja, czy drużyna będzie chciała się zgłosić do Pucharu Ligi, czy też nie. Są tam określone wszelkie informacje dotyczące opłaty, jak i wariantów, które będzie można przy wpłaceniu pieniążków za udział wybrać sobie, bo mamy tam kilka propozycji, też wariantów reklamowych bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową. Także każdy drużyna, która uczestniczy, będzie mogła sobie w różnej formie tutaj otrzymać możliwość promocji jeszcze poprzez naszą stronę internetową. Natomiast Puchar Ligi nieodzownie już towarzyszy nam kolejna edycja. Mogę tyle powiedzieć, że rozstawione są jak zwykle drużyny, które grały w finale. Pozostałe będą dolosowywane. No i oczywiście też w zależności od ilości zgłoszeń, do których zresztą zachęcam, bo tak jak zawsze rozmawiamy, wielokrotnie podkreślamy, jest to tak naprawdę forma, w której możecie się wszyscy sprawdzić z najlepszymi drużynami, które uczestniczą w tej lidze i zobaczyć, jakie są możliwości każdej z tych zespołów. Zapraszam serdecznie. Od razu może dodam, że drugie zebranie, jakby takie zamykające już ten okres zgłoszeniowy, będzie kilka dni później, w poniedziałek 16 września.
również w tej samej sali A i o godzinie również 18. Także zapraszam serdecznie wszystkie zespoły i chętnych uczestników. Drużyna, która chciałaby się zgłosić, która jeszcze wcześniej nie występowała, no z jakimi kosztami musiałaby się liczyć, jeżeli chodzi o zgłoszenie zespołu do rozgrywek? Jeżeli zgłasza się zespół nowy, który nigdzie jeszcze nie występował, trafia do najniższej ligi, koszt jest 900 zł wpisowego oraz koszty licencji dla każdego zawodnika zgłoszonego to jest 30 zł. Przy ulegowe 10 zawodników w zespole to jest koszt 300 zł. Czyli 1200 zł są to koszty, które trzeba ponieść w przypadku startu w tej najniższej lidze. No, ważne jest też, żeby przeczytać sobie dokładnie regulamin, ponieważ tam jest określony od ilu lat, w tym roku jest od 16 roku życia można zgłaszać zawodników, ale też zapisaną zgodą rodziców. Dopóki ci zawodnicy nie są pełnoletni, to takie zgody muszą otrzymać i my musimy ich wyegzekwować. No i przede wszystkim bardzo ważnym elementem, na który będziemy zwracali w tym roku uwagę, to są jednolite podnumerowane stroje, bo z tym w tych niższych ligach bywa różnie i chcielibyśmy, żeby wszyscy się do tego dostosowali, no bo jednak strój, nawet jeżeli nie kupujemy stroju takiego typowego koszykarskiego, bo załóżmy nie ma na to pieniążków, no to trzeba jednolite koszulki ponumerować i wtedy i łatwiej się gra, i łatwiej się sędziuje takie mecze. Myślę, że dla wszystkich jest to wygodniej. Co do zawodników zawodowych, co roku zmieniają się regulaminy w ich kwestii. Jak będzie w tym roku wyglądało? Młodzieżowcy, zawodowcy, jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy nie zmieniliśmy żadnego zapisu dotyczącego udziału zawodników zrzeszonych. Zawodnik w wieku seniorskim, który jest zrzeszony w jakichkolwiek rozgrywkach od Ligi Akademickiej do Ekstraklasy Polskiej, czy też innej, niestety w naszych rozgrywkach brać udziału nie może. Natomiast wszyscy zawodnicy do wieku juniora starszego, czyli licealiści, którzy kończą naukę, grają jeszcze w jakichkolwiek rozgrywkach PZKOSZ, mają prawo uczestniczenia w naszej lidze. Także wszyscy młodzi, którzy jeszcze jednocześnie dzielą ten czas na ligę swoją i ligę amatorską, mają możliwość u nas występować. Inauguracja sezonu kiedy i w jakich obiektach będzie rozgrywana liga? Obiekty się nie zmieniają od lat. Na naszą główną bazą i głównym obiektem, na którym gramy, to jest hala ZOS przy ulicy Głowackiego, popularny KOSIR, gdzie odbywa się większość spotkań. Również do dyspozycji mamy drugą halę ZOS-u, tak zwaną Gwardię, przy ulicy Fałata, na której również będziemy rozgrywali mecze, z tym, że to będą, myślę, już tam w późniejszym terminie. Na razie początek sezonu zaczynamy na KOSIR-ze. Inauguracja zaplanowana jest na... No tutaj powiem tak, do końca może nie doprecyzuję tego terminu, ponieważ wszystko zależy od tego, czy będą rozgrywane mecze barażowe. I jest to ostatni weekend września. Jeżeli tych meczów nie będzie, to prawdopodobnie wystartujemy 4-5 października. Przypomnijmy, mistrzem rozgrywek Ligi Amatorskiej Koszykówki z poprzedniego sezonu jest drużyna CES, a opiekunem jest Jacek Czubak.